Zmarszczony nos i odsłonięte kły świadczą o tym, że chyba nie lubi mojego towarzystwa. Nie testowałem jego cierpliwości, mimo że był na wpół oswojony. Obecność wilków w terenie łatwo stwierdzić po obecności odchodów. Znajdują się w nich resztki kości i sierść. Spotkania z takim kolosem sam na sam w puszczy są fascynujące. Tęcz postanowił mi się przyjrzeć z bliska i okazało się, że świetnie wspinam się po drzewach. O zaskrońcu wszyscy wiedzą, że nie jest jadowity, ale trzeba przyznać, że ten rozdwojony i ruchliwy język budzi nie tylko zaciekawienie, ale również respekt. Od innych węży łatwo go odróżnić po żółtych plamach z tyłu głowy. Spotkanie takiego przedszkola na łące było niesamowite. Stałem nieruchomo od strony zawietrznej i dziki mnie nie wyczuły. Miałbym jednak problem, gdyby któraś locha uznała, że trzeba bronić młodych. Najbardziej niebezpieczne są jednak te niepozorne pajęczaki, czyli kleszcze. W ostatnich latach liczba zakażeń boreliozą przekracza 20 tysięcy.